Wspólnie ze stroną legalnibukmacherzy.pl przygotowaliśmy najwyższy bonus bukmacherski na Prime MMA 6. Łącznie możecie odebrać aż 640 zł w bonusach, z czego po samej rejestracji dostaniecie darmowe bonusy, a swój pierwszy kupon na Cloud MMA obstawiacie bez ryzyka do 100 zł. Gdy kupon Wam nie wejdzie, otrzymacie zwrot stawki w gotówce. Szczegóły w linku, który znajdziecie w opisie filmu. Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty. Ze mną wielki Bu, witaj. Siemanko, siemanko. Jesteśmy tutaj na moim osiedlu. Powiedz mi... Jednym z wrocławskich blokowisk. Jednym z wrocławskich blokowisk. Co tutaj robisz? Przyjechałem ściągnąć haracz za ustawianie walk, więc trzeba dorabiać. Pomimo freak fightów człowiek musi jakoś wyżyć. A tak serio to kręciliśmy odcinek serialu. No i co prawda tam faktycznie ten haracz ściągam, więc nie kłamię. No dobra, to zapytam Cię teraz, dlaczego nie walczysz na gali Prime? No bo miałeś być ogłoszony, widziałem, że też zdjęcia z Tobą w koszulkach były, czy Ty to wrzucałeś, to czy ktoś inny. A w końcu nie macie na tej karcie walk teraz 21 listopada. Dlaczego? No tak. Października. No tak, października. No tak, no byłem nawet na sesji zdjęciowej. No wyszło jak wyszło. Miasto nie zgadza się na moją obecność. I nie zawalczę w Prime'ie, chociaż tam słyszałem, że są jakieś ruchy w stronę tego, żebym wrócił na kartę. Już na konkurencyjnym wywiadzie, kurde, cały czas mnie coś gryzie, tu już się wypowiedziałem, wystawiłem laurkę Denisowi, że Denis nawet wyszedł z inicjatywą, żeby zrobić co w jego mocy, żebym na tą kartę wrócił. Ale no co, no ja się na tą kartę już jakby nie wybieram, nie? Ani z faktu tego, żeby nie wyrabiać sobie takiego długu wdzięczności, bo nie wiadomo kiedy musiałbym go spłacić, Długo wdzięczności od Denisa? No tak, no wiesz, no pomimo tego, że się może nie lubimy, że ze sobą się zwalczamy, no to jednak jesteśmy cywilizowanymi ludźmi i no i co, no jak są problemy, trzeba sobie pomagać, nie? No i sam wyszedł z taką inicjatywą, no jak już w poprzednim wywiadzie mówiłem, przez zaciśnięte zęby wystawiam mu laurkę. Bardzo dziękuję, no ale wróćmy pierw do rozstrzygnięcia naszego konfliktu, zanim będzie cukierkowo i różowo, nie? No i co? No i tak jak mówię, na tą kartę się nie wybieram. Myślałem, wiesz, ja na ten rok miałem praktycznie plany na każdy miesiąc na jakąś walkę. Myślałem, że wypada mi październik, a ten październik mi tak namieszał w całej rozpisce na ten rok, że nagle w październiku mam dwie lub trzy potencjalne walki, a że to jest na dniach, no to kurczę, bardzo muszę szybko żonglować umowami. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? Wydaje mi się, że będzie kurczę, w każdej konfiguracji, jakiego terminu bym nie wziął i jakiej walki bym nie wziął, jest mocną walką i głośną, nie? No dobra, a to gdzie jest przyczyna tego, że nie będziesz walczył w Toruniu? No przyczyna w mieście, no co, no kurczę, no pismo z miasta jest takie dość napiętnujące i to kurczę, bo tam... To Prime otrzymał, tak? Prime otrzymał, ja teoretycznie nie powinienem wiedzieć o tym piśmie, no ale wiesz, jak mi delikatnie musieli mnie poinformować, że sorry, wiesz, jeszcze długo walczyliśmy o zawodnika, tak naprawdę ja zawodnika też sam ściągnąłem z zagranicy, no i wiesz, po miesiącu dogadywania... Domyślam się nawet kogo. No, to nie mów, bo chciałbym to jeszcze w życiu odhaczyć, no i wiesz, długie dogadywanie walki, kurczę, przepychanie się cenowe, dogadujemy to i nagle ja muszę zadzwonić i powiedzieć, że sorry, nie, sorry, ale jest taka postać w mieście jak prezydent i on się nie zgadza na walkę. Wiesz, ciężko to wytłumaczyć komuś z zagranicy, nie, że wiesz, znamy się gdzieś już z tych kart startowych, obserwujemy swoje walki. Od dłuższego czasu rozmawiamy, że fajnie by było to zrobić, no i po dogadaniu walki wytłumacz komuś z zagranicy, że czemu nie, bo jestem mieszkańcem Gdańska, wiesz, tam był paragraf czy podpunkt, że mieszkańcy Gdańska, Bydgoszczy, nie pamiętam jeszcze jednego, znaczy ja to wiadomo, łapię się tam przynajmniej na trzy podpunkty w tym o
ludziach z powiązaniami kibicowskimi, no ale kurde, co to jest w ogóle za urzędowe pismo, jak może mnie ktoś dyskryminować tylko dlatego, że jestem mieszkańcem Gdańska, nie? No ale trudno, no mleko się wlało. Czy jakby żaden mieszkaniec Gdańska nie może brać udziału w takich zawodach sportowych w Toruniu, czy? Nie wiem, no tak brzmi to pismo, nie? Wiesz, na pewno gdyby był ktoś na karcie, no jednak Kasiusz też mieszka w Gdańsku, co prawda może jest z Iławy, no ale no wiesz, no to jest pismo typu pomijmy kto nam nie pasuje, bo inaczej na przykład, wiesz, będziecie mieli niezdolną wentylację do odbioru i się gala nie odbędzie, albo wymówimy wam umowę z miastem, nie? No, no nie powinno się tak dziać w państwie prawa, bo kurde, no przerabialiśmy już to w marcu, no wielkie halo, kurde, nagonka, przestępcy, wszystko okej, ja robię kilka walk i nagle wracamy znowu do punktu zero i znowu jestem napiętnowany, dyskryminowany, gdzie już chyba dość dosadnie udowodniłem, że chciałbym się realizować w sporcie i się w miarę w tym odnajduję, nie? No dobra, no i co dalej? Jak to teraz będzie wyglądało, jeśli chodzi o Ciebie i Federację Prime? No bo no dla nich też to musi być kłopotliwe, że wypada im zawodnik z karty, no nie przez kontuzję, tylko przez takie zawirowania. No kłopotliwe, no. To już pytanie raczej do włodarzy Prime'u, nie? Wiesz, no my byliśmy, jesteśmy raczej na umowie dżentelmeńskiej, nie pisemnej. No wiesz, no na razie mój kontakt z federacją polega na tym, że sorry, nie walczysz. Wiesz, no od boku jest dużo szeptaczy, ej kurde, powinieneś domagać się przynajmniej połowy wynagrodzenia albo coś tam, nie, no wiesz, to ja też nie chcę iść na jakieś udry, nie, wiesz, według mnie nawet lepiej, że tak się stało, no bo otworzyło mi to jakieś tam furtki, które wydawało mi się, że są dla mnie zamknięte, no i widocznie tak miało być, nie? Wydaje mi się, że dla mnie to będzie bardzo duży skok wszelaki i wizerunkowy, i sportowy, więc wydaje mi się, że czekają mnie bardzo ciekawe wyzwania, no ale na razie jest to palcem po wodzie, jeszcze jest parę dni, wiesz, no tak naprawdę musimy zagęszczać ruchy, bo to kilka dni do każdego wydarzenia w październiku, no, październik za rogiem, nie? Więc na dniach na pewno się będę musiał określić, nie? W którą stronę, ale myślę, że będzie bardzo ciekawie, nie? Ale mówimy o free fightach czy o sportowych federacjach? Pomidor. Nie, to chociaż wskaż drogę. Nie mogę nic więcej powiedzieć, nie? Wiesz, ja negocjuję, kurde, mam bardzo to rozchwiane, bo jeżeli wezmę walkę w jednej federacji, to wypadają mi trzy walki z tego roku w różnych federacjach, nie? Więc... Czyli wahasz się, żeby podpisać w cloud, bo jak podpiszesz w cloud, to nie zawalczysz gdzie indziej. Niekoniecznie, terminy mi się pokrywają, nie? Że wiesz, biorąc, bo jedną mam naprawdę ciężką walkę, gdzie terminy się na tyle pokrywają, że wiesz, jedna... One są praktycznie co tydzień, co półtora, nie? Że więc te... Jakby z brzegu, nie? Na początku października i na początku listopada jestem w stanie zrobić obie, nie? Jeżeli wezmę tą środkową, to nie jestem w stanie po tygodniu wyjść do walki, która też jest na gołe pięści. Przynajmniej tak mi się wydaje. No, chyba jeżeli będę zdolny, to wydaje mi się, że i tak włodarz, nie ukrywajmy, no, o listopadzie mówimy o krwawym sporcie. Nie? Jeżeli będę zdolny do walki, to Łukasz mi wciśnie na kartę i będę się bił. No ale też nie wezmę, inne wydarzenie jest na tyle mocne, że nie jestem w stanie tego początku października zrobić, nie? Więc zobaczymy, no co, dużo nie trzeba czekać, no, parę dni i wszystko opowiem, nie? No dobra, a jeśli już potraficie z Denisem w jakiś sposób się dogadać, tak, tutaj chciał Ci pomóc, Ty jesteś mu wdzięczny za chęć tej pomocy, to jest szansa, że się też dogadacie w tym aspekcie, o którym mowa już od dawna, czyli o walce Ty kontra Denis Załęcki? Znaczy wiesz, to nigdy przeszkoda nie była po mojej stronie. Ja jestem w stanie, tym bardziej, wiesz, rzucona rękawica jest w walce bez rękawic. Nie no, chyba w małych rękawicach, w boksie. Więc ja do tego jestem w stanie przyjść z marszu, nie? Tym bardziej, że ja jestem w jakimś tam konsekwencji walk.
Sama walka w boksie, no nie powiem, że w stójce, no bo to kopanie mi też jakoś tam nie jest super na rękę, ale w boksie ja jestem w stanie przyjść z marszu, nie? Tym bardziej patrząc, jak się Denis zapuścił, to myślę, że to jemu na rękę jest teraz odwlekać ten termin, ale wydaje mi się, że to jest, tak jak już wiesz, ostatnio mówiłem, że już bym to olał i nie chcę o tym gadać, kurde, no to chyba się zbliżamy do jakiejś finalizacji tego, nie? Ale kiedy? Ja myślę, że możemy to zapiąć w pierwszej połowie przyszłego roku, nie? Ale... A gdzie? Gdziekolwiek. Nie wiem, wiesz, nie wiem, ja, no dlatego, kurde, to nie są pytania do mnie, nie? Ja jestem w stanie wziąć walkę wszędzie, ja nie jestem związany z nikim umową, wiesz, ja teraz liczyłem, ja zrobiłem w przeciągu roku 6 walk, nigdy nie powtórzyłem federacji, nie? Na dobrą sprawę raz powtórzyłem tylko formułę walki, bo 2 razy byłem się w boksie, więc ja jestem naprawdę otwarty, możemy bić się wszędzie, możemy bić się w Cloudzie, możemy bić się w Prime, wiesz, możemy bić się w Crown Sporcie, The War, mi to nie ma różnicy, ja go potrzebuję skreślić z listy, nie, a iść dalej, nie, a nie tłumaczyć wiecznie dzieciom albo kurde setkom pytań na Instagramie, kurwa, kiedy Denis, nie, no. No, by jak najszybciej, jak najbrutalniej go wykosić z listy obowiązków i do przodu, nie? To jeszcze na koniec zapytam Cię, jak oceniasz pojedynek Omieleńczuka właśnie z Denisem? Jak typujesz? Komu kibicujesz? No, kibicuję Danielowi na pewno, no ale obawiam się trochę, nie? Więc, wiesz, no ja też nie znamy się. I nawet nie będę zgrywał, że znam jego, że widziałem chociaż jedną jego walkę, bo nie widziałem, nie? Obserwuję tylko z tych relacji z Instagrama, podpytuję kolegów. Kurde, no ja jestem trochę w strachu, ale no... O Daniela Omieleńczuk jesteś w strachu? O wynik walki, może nie o Daniela, bo wydaje mi się, że krzywda to mu się raczej tam nie ma prawa stać, ale... No ale wynik, no zobaczymy, no kurde, wiesz, no zobaczymy, na ile gruby zrobił się mobilny, nie, bo, no nie wiem, no ja też nie widzę u niego finezji jakiejś walki, nie, tam jest prawy cepo zamach, jeżeli nie wyjdzie 4 razy, kurde, to położy się, że coś go boli, albo ma zadyszkę, albo biegunkę i wiesz, i gdyby nie to, to bym tam, nie. Więc, a teraz ja Cię spytam, a co tam u Ciebie w tych sprawach Muranów? Bo widzę w relacjach, że tak się przewijasz po sądach. Nic, chodzę sobie tu, to tam, no. Patrzę, obserwuję. Nic. A widziałeś ten? Widziałeś, wczoraj wrzucałem na relację knockout jednego z trenerów. Widziałem, jak tak z obrotówy. Kurde, no widziałem. Aż niewiarygodnie, no. Że to trener, kurde, ale teraz taka ciekawostka. Taki piękny plast taki. Ale no. Zobacz teraz ciekawostka, że widać, z którym trenerem trenuje częściej, nie? Bo no Muran to jest normalnie wenera umysłowa, nie? Zobacz. Nie tylko umysłowa. No ale taki kurde, no wenera, nie? I zobacz. Z Filipem trenuje stosunkowo mało i Filip dalej jest kulturalnym sportowcem, wiesz. Nie krzyczy, nie wyzywa, a potrenował kurde z Rytą chwilę. No Krzysiek, kurwa mać, nie? No, widać, że ci zaraża umysł, nie? Przykładny... Właśnie chciałem zapytać, bo jak widzieliśmy się, to jest w ogóle historia hit. Widziałem się z Krzyśkiem Rytą na Prime, wtedy, kiedy no. Się biłeś. I podszedłem do niego, przybiliśmy sobie piątkę, zapytałem, dlaczego się zdecydował trenować Jacka. No i że to chyba nie wiem, czy wie, kogo trenuje w ogóle. On powiedział, że tak, ale... zdecydował się tylko ze względów sportowych i on się kompletnie w nic innego nie miesza i tak dalej. Zobacz, jak szybko... Choroba to jest choroba psychiczna, która jest, kurwa, zaraźliwa. Ale widziałeś już, co Dominika Zadory piszą. No właśnie, do tego chciałem nawiązać. Krzysiu, kurde, no, jesteś szanowanym sportowcem, żołnierzem, kurde, porządnym obywatelem, wzorowym ojcem, i ci ten, kurwa, bezmózg dewastuje mózg, kurwa. Ty już zaczepiasz sportowców tylko po to, że wypada, no... Wiesz, Krzysiu... jakby zaczepiał, to spoko, ale udostępnia, lajkuje wiadomości od Murańskiej, gdzie są, wiesz, mocne w
komentarze w kierunku no Dominika Zadory i to komentarze na P i tak dalej. No nie? Więc i to, kurde, i to, wiesz, gdzie... Jakby sportowo zaczepię, to spoko, nie? Każdy może sportowo zaczepiać, jasne, ale lajkowanie i udostępnianie komentarzy... Dlatego, ale to widać właśnie... To jest dziwne dla mnie. Ale widać, że Filip... Zobacz, Filip bardzo musi gdzieś tam, wiesz, faktycznie go pewnie przetarczuje około walki i jest jeszcze normalny. I mam nadzieję, Filip, że zostaniesz normalny, że będziesz sparował u nas na sali. A ten wszedł w uniwersum. A tu, kurwa, jest choroba zaraźliwa, nie? No jeszcze, dobrze, jeszcze, żeby go, kurwa, nie adoptował. I wiesz, nie? Normalnie sobie porozmawialiśmy, a potem w Instastory powiedział, że to ja do niego przyszedłem, zacząłem Ciebie się... Ciebie też już zaczepia? Tak, że... No Krzysiu, wiesz, ale że zacząłem się, wiesz, że zacząłem się podlizywać, że chciałem piątkę zbić, on nie zbił. Jak normalnie zbiliśmy piątkę, normalnie pogadaliśmy. Nie, ale kurde, no i zobacz. Ile oni, kurde, się pół roku? No, szybko. A to jest wirus, który zaraża po prostu, nie, bardzo szybko. Słuchaj, diagnoza wystawiona, Krzysiu, kurde, musisz się ocknąć, bo to jest jak w kreskówkach, kurde, nie? On ci normalnie zaraził czymś mózg. Ale jak my to, wiesz, jak to on robi? Tu Ferrari, tu Ryta, jak on działa po prostu, nie? Jak on manipuluje ludźmi, to jest po prostu niespotykane. Czyli z Ferrari to nie wiem, o co chodzi, nie? Ale no Krzysiu, kurde, naprawdę ja ci... Dalej wystawiłbym, kurde, wzorowe świadectwo, ale no, obyśmy się, kurde, nie kłócili za pół roku, jak będzie ta choroba postępowała, nie? No, to nie w taki sposób, nie? No, nie, no, kurde, no, co mam ci powiedzieć, nie? Wiesz. Ciężka sprawa, no, ale Filip jeszcze jest, może Filip zdąży uciec z tego statku, nie? Teraz jest, jest nowa federacja, no, poza tą, w której walczyliśmy, Time from K1, powstają jeszcze strikersi. Mam nadzieję, że Filip tam też się odnajdzie, tym bardziej po tak skończonej walce. Myślę, że wezmą go z szeroko otwartymi ramionami. A federacja chyba też będzie dość brutalna i zapowiadają bardzo ciężkie pojedynki, nie? To jeszcze na koniec, to niech Krzysiu Ryta może skontaktuje się z Robertem. I niech mu Robert wytłumaczy, jak to się potem kończy, ta współpraca. Ale to co myślisz, że nie rozmawiamy? Przecież nawet chyba, nie wiem, czy u mnie na vlogu nie gadaliśmy, też chyba byłeś tam, siedzieliśmy na Prime, gadaliśmy, nie, że kurde, no wszyscy wiedzą, jak się kończy romans z Muranami, no kurde, jak każdy romans z chorobą weneryczną. Może chce się uczyć na własnych błędach, no. Trzeba, no niestety, no. Krzysiu, kurwa, żebyś ty się nie musiał leczyć, nie? No dobra, kurde, bo zaraz potraktuję tak jak osobisty przytych, kurde, no ale bierz przykład z Filipa. Trzyma się. Najlepsze antyfakty w internecie.